dobry hodowca weźmie gołębia i w tym gołębiu takie coś widzi. Coś takiego widzi, specyficznego. Ja w tobie, jako w hodowcy, właśnie takie coś widzę, że ty masz do tego talent, dar, czyli trzymaj tak dalej, będzie przerwa, tak. Wzmocnisz się jeszcze ci wspomogę, dzisiaj też dostanie 3 młode i będzie dobrze. Rozpoczynamy cykl filmów pod tytułem Młode wilki sportu gołębiarskiego. Pragniemy przedstawić młode, obiecujące hodowle, które mimo krótkiego stażu posiadają już pierwsze sukcesy w lotach. Jednocześnie poprzez zaprezentowanie młodych hodowców chcemy zachęcić nowe osoby do uprawiania tego sportu. Dziś posłuchamy rozmowy na ten temat między doświadczonym hodowcą a przysłowiowym młodym wilkiem, czyli panem Arkadiuszem Mefsem. Pamiętasz, że było takie moje stwierdzenie, że ja w tobie widzę potencjał jako w hodowcy, że zrobisz dobry wynik. No i zrobiłeś. Tak jest. Miał pan Andrzej rację. Trochę to trwało, ale poradziłem sobie. No i pokrótce, jakbyś mógł przedstawić te swoje osiągnięcia z ostatniego sezonu. Tak, w roku 2018 sezon ukończyłem jako wicemistrz gołębi dorosłych. Również jako wicemistrz gołębi młodych. Miałem najlepsze serie rocznych gołębi. W sumie gdyby nie roczniaki, to pewnie tego wyniku bym nie osiągnął. Te roczniaki pomogły mi właśnie ten wynik osiągnąć. Co mogę powiedzieć? Mam najlepsze roczne gołębie w okręgu, w rejonie. Również mam mistrza gołębi rocznych w rejonie. 3 najlepsze gołębie, samiczka. W sumie 2 samiczki, 2 samce. W kategorii A jestem wysoko. W okręgu w kategorii A najlepszy koeficjent, tam 8 z haczykiem miałem. Samczyka, także super, samiec roczny. No co jeszcze mogę powiedzieć? Same sukcesy, jak na krótki staż, powiedzmy. No bo praktycznie po 5 latach hodowli gołębi, teraz jako piąty rok się tak przełożyłem od A do Z i udało się tam, jak to mówią, wytrwać. Ale muszę też podziękować Michałowi Buszko, który zmotywował mnie do tego. Gdyby nie on, to pewnie bym tak nie osiągnął tego wyniku. Gdyż to był taki... To jest taka osoba, która no, zaufała mu i prowadziła mnie tak, powiedzmy, może nie za rękę, ale online'owo udawało się jakoś tam dotrwać i jego pomoc była dużo wdzięczna, bo jakieś kuracje, jakieś obawy czy coś, jak pomoc, to jego słowo było przydatne w tym wyniku, nie? Żeby osiągnąć to. Dodajmy, że Michał mieszka w Hamburgu. Tak, no właśnie, dodajmy, że Michał tak, daleko mieszka od nas. Znalazł tą chwilę i rozmawialiśmy, jak tam powiedzmy, prowadzić hodowlę ku temu, żeby no, coś osiągnąć, nie? Tym bardziej, że nie miałem nic do stracenia, albo wóz, albo przewóz, jak ja to mówię. I się udało. Jak Michał był zajęty, to ja byłem wolny, też byliśmy. Tak jest. Też z panem Andrzejem zwaniałem, też w niedzielę sobie rozmawialiśmy, jak przylot był i tak, też takie było właśnie. Zawsze jakieś analizy, wnioski. Dokładnie. Były, także... Nieraz Arek coś ode mnie, czy od nas, ale nie ukrywam, że my od Arka też jakieś tam zawsze nowości, czy jakaś dobra porada, która się sprawdzała w ten sposób. No wiadomo, no u mnie inaczej, bo praktycznie ja dorosłych gołębi nie miałem. Tych dorosłych to było raptem 12 sztuk, także nie miałem na co liczyć na jakieś wyniki, ale roczne gołębie, byłem aż zdziwiony, że w młodych lotach jakoś one nie leciały, ale jako roczne to pokazały klasę, wysoką klasę, także wszyscy byli zdziwieni, bo ogólnie roczne ginęły, nie? Powiem, że to był sezon na roczne. Był ciężki sezon na roczne gołębie, tak jest. Dokładnie, a u mnie akurat się one pojawiły, pokazały i wytrwały. Nawet na maratonach, powiem tak, 2 razy samiczka roczna powtórzyła maraton, czołowo w rejonie jest, także moje nazwisko widnieje, można sobie zobaczyć. Rejon toruński także. Ja już powtarzałem w poprzednim filmie, że będziemy organizować spotkania z młodymi hodowcami,
z którymi współpracujemy, którzy od nas też mają gołębie, że to nie jest jakieś tam ustawienie pod film, że gołębie tam od nas lecą czy się sprawdzają, ale to na faktach można sprawdzić, że tak jest, że to można potwierdzić na wynikach, których kolega osiągnął. Ja się cieszę bardzo, że Arek taki wynik osiągnął i tu zawsze jako przykład podaję dla innych młodych hodowców, że podstawa to jest ciężka praca. To nie jest tak, że przyszło samo bez niczego. No nie. Materiał też jest ważny, ale ciężka praca, systematyczność, to jest bardzo ważne. Ciężka praca. Ja wstawałem o godzinie 5 rano, co niektórzy koledzy się ze mnie śmieli, że tak powiem, że co ja robię o 5 rano z gołębiami, nie? A niestety chodziłem koło tych gołębi i wywózki, niewywózki, sprzątanie. Także pielęgnacja, systematyczność podawania, wiadomo, podstawowych rzeczy, elektrolitów, bo to jest ważne, żeby gołębia szybko odbudować po locie, spowodowała to, że te gołębie mi się odwdzięczyły i wynik uzyskałem. Nie? Niektórzy, jak to mówią, do pracy szli o 5, a ja o 5 to ja z gołębiami na trening. No i co niektórzy starsi hodowcy byli bardzo zdziwieni, może zawiedzeni tym, że młody hodowca jest w czubie i w oddziele, i w okręgu, i w rejonie, tak. A oni są gdzieś tam daleko, daleko. Ale... I to rocznymi gołębiami. Ale jak się długo śpi, tak, tak się długo śpi, to jak mówią, jak to mówią, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Tak jest. Także mi dał wynik. Jestem zadowolony. W młodych lotach powiem jeszcze tutaj od pana Andrzeja i Michała zdobyłem gołębia fajnego, który w potomstwie dał mi, powiem tak, 4 konkursy, 3 i 3. U kolegi, który się podzieliłem łódkiem z tej rodziny, też ma 3 konkursy. No kwestia, jak ja to mówię, no tej pracy ciężkiej spowodowało to, że u mnie te gołębie się pojawiły. Mają komplety swoje konkursów, co oczekiwałem. Ale u kolegi, powiedzmy, no troszkę mniej pracy przykładał, ale jednak te gołębie, pomimo to, że też mniej pracy, też wynik swój wykręciły, nie? Jako młódki, nie? Bo to od samiczki, od Tysona właśnie, z tej rodziny, także... Co Arek mówił właśnie o tym gołębiu, to jest z Vibreda, z linii Tysona. Też brali w tym roku inni koledzy z Mławy, z południa Polski. No nawet kilka gołąbków poszło do Anglii. Mam nadzieję, że też się sprawdzą te gołębie tak samo jak i u Arka. Czy też, tutaj jeszcze pominąłem Tomka Gabina, który też jeszcze dobiera te gołębie i zadowolony jest z młodych. Fajnie mu przeleciały. A propos jeszcze Tomka Gawina, też chciałem dodać, że Tomek wsparł mnie w jajka 2 lata temu i powiem tak, że ta najlepsza samiczka w rejonie to jest właśnie od Tomka, jako roczna samiczka, nie? To jest od Tomka i mu też chciałem bardzo podziękować za to wsparcie. No oczywiście liczę na kolejne wsparcie, ale mam nadzieję, że tutaj Tomek ma też się czym chwalić, bo to jest jednak dzięki niemu ten wynik. No i też od kolegi Marcina Szafrana też miałem gołębie pożyczone do rozpłodu. Z tych krzyżówek również te gołębie się pojawiały, także to jest kolega z oddziału, także też troszkę mnie wsparł swoim materiałem. No. Po tym poznaje się dobrych kolegów. Dokładnie, po tym się właśnie poznaje dobrych kolegów, którzy oni byli za mną, a nie przeciwko, jak ja to mówię. Nie? Pomimo to, że walczyliśmy między sobą, cieszę się, że tak te loty się zakończyły, bo jeśli chodzi o młode loty, to Marcin jest pierwszy, ja jestem drugi. Jestem zadowolony, tak miało być po prostu i cieszę się, bo z najlepszymi przyjaciółmi nie warto rywalizować, bo po co później mogą być nieprzyjemnie, jak to mówią. Bo jak to mówią, jak się w sumie Michał to tak powiedział, jak to będziesz robił wyniki, to kolegów się straci i to jest trochę racja, nie? Ale prawdziwy kolegów się nie straci. Tak jest, prawdziwy, którzy właśnie pomagają i są za tobą, to się cały czas ma. Zbliża się okres wystaw. Słyszałem, że będziesz wystawiał
gołąbki na wystawie i chciałbym, żebyś podzielił się informacją również tak. tym tematem. Tak, będę wystawiał na wystawie 14 sztuk. Wystawa będzie, jest organizowana przez Okręg Toruński w miejscowości Susz. Daję tam 14 gołębi, część w kategoriach sport, jeśli chodzi o gołębie roczne. Część w standardzie, jeśli chodzi o mutki, to też w standardzie daję niektóre. Co powiem, no bo jako młode, roczne, no to nic innego nie posiadam. A jeśli chodzi o kategorię A, też wystawiam z najlepszym, jak to mówią, najlepszy sprinter, roczny gołąb, także będzie co pooglądać. Gołębie są wystawiane tutaj, tak jak tutaj od pana Andrzeja i Michała, z pokrewieństwa właśnie tej Tysonki. To są dzieci Tysonki, jak i również roczne gołębie, to właśnie od Tomka Gawina ta samiczka będzie wystawiona. Oczywiście to nie są gołębie na sprzedaż, bo też koledzy pytają o to, a nie ukrywam, że takie gołębie się nie sprzedaje, bo to jest materiał na długie lata, który też oczywiście ciężką pracą trzeba by wyselekcjonować sobie i ewentualnie możemy rozmawiać o potomstwie. Ale te, bo pytają właśnie, a niestety niechętnie takie tematy się podejmuje. Sprzedaży. Jesteśmy dzisiaj na wystawie okręgowej Okręgu Toruń w Suszu. Jesteśmy z Arkiem Mepsem, jego synem. Tak, Marcel. Marcelem. No i chcielibyśmy, żeby Arek się podzielił informacjami z nami, bo sukcesy są, a powie dokładnie, co tam zostało zdobyte. Tak. Dałem 14 gołębi na wystawę. Z tego uzyskałem 9 nagród. Jeden gołąb idzie na reprezentację Polski do Sosnowca. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? W sumie 3 nagrody pierwsze są zdobyte na wystawie. Także jestem bardzo zadowolony, jako pierwszy raz, co daję gołębie na wystawę, to taki wynik mogę osiągnąć. Także to jest super. Na pewno. Dla młodego hodowcy jest to niezły wynik. Tak, nie jest to niezły wynik. Tak, dokładnie. Jestem zaskoczony taką ilością w ogóle zdobytych nagród, w ogóle w tym sezonie, jak i nawet na wystawie, że tak dobre gołębie mam. No, życzę ci, Arek, żeby na wystawie ogólnopolskiej też była jakaś tam nagroda. Tak, super, się cieszę. Tą nagrodę, którą zdobył gołąb, pierwszą nagrodę, co jedzie właśnie na wystawę ogólnopolską, to jest po gołębiach od Tomka Gawina. Także jestem zadowolony, gdyż to była roczna samica i jego matka to jest roczna samica, która otrzymała w okręgu najlepszy wynik jako roczny gołąb. Skończyły się loty młode i jeszcze był lot dodatkowy. Chciałbym, żebyś powiedział o tym locie, bo wiem, że też był tak, sukces. Tak. Brałem udział w locie dodatkowym. Lot był organizowany przez oddział Grudziądz. W locie brało 5 oddziałów. Był Grudziądz, Kwidzyn, Iława, tak? Świecie i Nowe. Świecie i oddział Nowe. Także w tym locie, to jest lot miejscowość Kołbaskowo, wygrałem jako trzecie miejsce w typowanych. 8 gołębi z 15. Tak, wygrałem jako trzecie miejsce. Także sukces ogromny na tyle oddziałów. Także i tym bardziej, że zmiana kierunku lotu, bo poszedł lot dużo niżej, także też moje gołębie się tam odnalazły. Ile kilometrów to było tak średnio? Do mnie niecałe 300 km było, nie? Niecałe 300, nie? Bo to tak było. No ale taka smutniejsza wiadomość, bo tak. Teraz przerywasz lotowanie gołębi dorosłych. Dokładnie. Znaczy, podjąłem sobie taką decyzję, że na chwilę obecną troszkę chcę się jakby, powiedzmy, wyciszyć. Mam zobowiązania według rodziny trochę, także muszę trochę wystopować, gdyż no, bardzo mocno się zaangażowałem w te loty, a teraz no, trzeba troszkę, jak to mówią, rodziną się zająć. No i starymi gołębiami nie polecę, znaczy nie polecę. Może włożę do kabiny 2-3 razy po prostu, żeby te gołębie jak to, nie zapomniały, jak się lata, ale już jako branie udziału w konkursach nie będę brał udziału. A co do młodych lotów, to jeszcze nie wiem, zobaczymy, jak to
potoczy się. No dla siebie nie będę więcej niż 30 gołębi chował. A ogólnie wiem, że teraz to będzie rok olimpijski, także będą obrączki olimpijskie. Także no może na młode loty akurat, bo będą ciekawe konkursy, także może spróbuję na młode, ale to też jest takie gdybanie. Troszkę czasu jest, także na chwilę obecną na razie tak na spokój trochę trzeba wziąć. Niestety no, to hobby nie jest ani tanie, a z drugiej strony bardzo dużo czasu poświęcić trzeba temu, żeby wynik osiągnąć. Sam tego powiedzmy posmakowałem teraz w tym sezonie i jak się poświęciłem, to i wynik jest też. No. Z firmą Wideolotnik chcemy promować młodych hodowców, dlatego, że wiadomo, młodych hodowców jest w naszym związku bardzo mało. I dlatego ci, co się wybijają jako przyszli mistrzowie, nie tylko takich mistrzów na wysokim szczeblu, ale właśnie młodych hodowców, którzy są obiecujący, mają potencjał, no i te coś, że walczą, że zdobywają wyniki. No i na tym byśmy zakończyli, zachęcamy innych. Dobry lot. Dobry lot.